Masz, Natalia, bardzo otwartą głowę i super energię. I z tego, co wiem, na Instagramie kiedyś mówiłaś, że masz dosyć taki liberalny stosunek do używania substancji psychoaktywnych. Nie, naprawdę, tak. Mam, dokładnie mam. Jak ty będziesz Miję edukować? Jak będziesz z nią rozmawiać, gdy ona będzie w takim wieku, że będzie chciała eksperymentować? Ja ci powiem jedną rzecz, że to jest właśnie bardzo, bardzo specyficzny temat i no tak naprawdę no, wszystkie substancje psychoaktywne dla dzieci są bardzo dużym zagrożeniem i nie ma się co oszukiwać. I najlepiej, żeby dzieciaki i nawet młodzież spróbowała takich substancji jak najpóźniej. Więc trzeba robić wszystko, żeby jakoś to zrobić, żeby dziecko no, podchodziło do tego w taki sam sposób. Ja uważam, ale oczywiście to jest tylko moje zdanie, że przede wszystkim trzeba szczerze o tym rozmawiać. No fajnie, jak masz jakąś wiedzę na ten temat, wiesz, no jak mówisz dziecku, wiesz, o, to jest zło, nie wiadomo, co ci się po tym stanie, w ogóle umrzesz na drugi dzień po zażyciu takich środków, no to wiadomo, że dziecko będzie patrzyło na ciebie, okej, no dobra, nie ma co gadać w ogóle z matką czy z tatą, bo przecież oni pogadają głupoty, przecież oni się w ogóle nie znają. Więc dobrze by było wiedzieć co nieco o tych substancjach i szczerze porozmawiać. Słuchaj, jest tak, 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 tak. Te substancje są dobre, ale dla ludzi, którzy już są ogarnięci, którzy gdzieś tam mają rozwiniętą już mózg, psychikę, wszystko inne. Wiesz, możesz ich spróbować, ale to musi być odpowiedni czas. Po drugie, no jest dużo substancji, które nie są dobre, a ty nie będziesz wiedziała jako taka młoda osoba, żeby co jest dobre, a co nie. Więc po tych substancjach innych, jakichś dopalaczach i tak dalej, można po prostu umrzeć, można się stać kaleką. No po prostu trzeba rozmawiać o tym wszystkim z dzieckiem, moim zdaniem. No i kiedyś usłyszałam taką bardzo fajną rzecz i nam się też to sprawdziło trochę z Matim, czyli Mariusza synem. Chociaż jeszcze jedną rzecz, ale jej nie powiem, bo to już od razu była taka afera. Że próbował czegoś? Nie. Jak my zrobiliśmy, żeby właśnie nie spróbował jak najdłużej. Wiesz, dzisiaj on ma już 20, no ponad 20 lat. Więc teraz już sobie może coś tam robić, co chce. Natomiast wcześniej to tak jakoś ładnie rozegraliśmy. I jedną z takich rzeczy fajnych też było to, że po prostu wiedział, że jak wraca do domu, to będzie miał robiony test. Być może. Znaczy nie, to może będzie miał, może nie. I wiesz, to jest tak samo jak z jazdą pod wpływem samochodem. Bo wiesz, gdyby nie było policji, to by wszyscy jeździli, nie? Na trochę sobie wypiłem, to sobie pojadę, nie? Bo przecież no, nic się nie stanie. Ale wiesz, jednak ta świadomość tego, że możesz zostać skontrolowany, stracić prawo jazdy i tak dalej, no sprawia, że tak... No nie chcesz tego robić. I tak samo jest z dzieciakiem. No jeżeli mówisz, że będziesz go sprawdzał, no to też się zastanowi kilka razy, nie? I to myślę, że to już trzeba rozmawiać z dziećmi bardzo wcześnie. Tak się nie straszyć, tylko kontrolować i edukować. W taki myślę, że nie, ta kontrola jest potrzebna, tak, i edukacja również. No tak myślę, no to tylko tyle możemy zrobić. No na pewno nie to, że a ja ufam tak mojemu dziecku, moje dziecko to nigdy niczego nie zrobi. Nie, no gdzie tam? Gdzie? Proszę, może takie niedyskretne pytanie, ale czy tobie jako osobie dorosłej, która ma rozwiniętą świadomość i wie, co jest dla niej dobre, co złe, zdarza się czasami korzystać z takich środków, na przykład na imprezach? Słuchaj. Bo to może poszerzać często horyzonty, tak, i są nawet na to badania teraz. Jak jestem za granicą i jest taka możliwość, na przykład w Amsterdamie, tak, próbowałam takich środków. Jakiś. W Tulum też słyszałem, są super imprezy. Też są. Są imprezy. Super. Znajomi mówili, słuchaj. Są super imprezy, tak. Ale my tak nie jesteśmy już tak bardzo imprezowi. Czasami po prostu pójdziemy sobie na imprezkę. Jednak wolimy zaprosić ludzi do naszego domu, zrobić sobie taką chillową imprezkę. Tak, żeby było fajnie. Tak, sami swoi. A ty się chcesz prosić? Trochę tak. Widzisz, trochę się widzisz, próbuję wkręcić. Tak, macie fajnie. Słuchaj, my dużo... To jest na moich bucket list, wiesz, tak. Tulum impreza w jakiejś grocie, tak, więc... Tak. O, tak, impreza, raczej koncert w grocie. Warto. To jest magia, tak. Raczej to jest taka impreza, koncert, no. No to taka nie impreza, ale coś cudownego. Bardzo polecam.